Oceńcie sami, czy to jest dużo, czy to jest mało. 770 miliardów złotych, 160 miliardów euro. To oczywiście nie jest cena pozbawienia Polski suwerenności. To jest cena za przejście na kolejną mądrość etapu. To jest cena za przybliżenie się do dopięcia projektu Europa. Będę się posługiwał euro, ponieważ tak mi jest prościej. 100 miliardów to są nasze składki i tak byśmy je dostali i tak na nie zapracowaliśmy, wkładając dotychczas i będziemy wkładać jeszcze więcej pieniędzy, żeby na przyszłe lata nam nasze pieniądze łaskawie dali. 60 miliardów euro to jest dopiero fundusz odbudowy i z tego, tak, pi razy drzwi, 40 miliardów to są pożyczki, a 20 miliardów to są bezzwrotne dotacje. Więc na dobrą sprawę to przejście, cena przejścia na kolejną mądrość etapu to jest około 20 miliardów euro. A mając na uwadze, że to wszystko pójdzie na tak zwane nowoczesne technologie, a my ich nie mamy, no to ile? 70%? 60%? To wszystko zostanie wytransferowane za granicę. My zostaniemy, no może nie tyle ze świecidełkami, ale wiecie, no z taką całą toaletką, prawda? Ale wy to wiecie, to jest tylko wprowadzenie. Dzisiaj zajmiemy się dwoma scenariuszami. Pierwszy to, czy przypadkiem może się zdarzyć tak, że kapitan Polska stracił cnotę, a Grosika nie zarobi. W sumie to on stracił cnotę, ale zarobić mieliśmy wszyscy. Albo przynajmniej jakaś kasta wybranych oligarchów. No bo w końcu to nie jest tak, że my dostaniemy swoją działkę, prawda? To wszystko pójdzie na inwestycje. Nie wiem jak wy, ale ja się nie kwalifikuję do osób, które na takim poziomie inwestycje robią, ewentualnie obstawiają, prawda? No bo w końcu można być kuzynką premiera i partycypować, ta firma jej, w której ją zainstalowali, będzie wiatraczki robiła, prawda? Więc można i tak. 5 lat temu nie wiem, co kobieta robiła, ale teraz już nagle będzie premię sobie wypłacała i w ogóle, no bo w końcu wiatraki będą stawiane, prawda? A drugi, no może nie tyle co scenariusz, ale drugie pytanie, czy jest możliwe, byśmy spłacali długi Grecji czy innych państw, które no po prostu się w najbliższych latach wywrócą. Więc zapraszam. Witam Was. Póki co jesteśmy na etapie, że dowiadujemy się, iż tatuś dostał kredyt na samochód i wszyscy jutro odświętnie ubrani jedziemy do salonu. Dwa fragmenty z telewizji pisowskiej, która pokazuje prymitywność tej propagandy. Niektórzy mogą uważać, że przekaz jest razi ludzi inteligentnych, bo tak to odbieramy te sformułowania. Ale trzeba wiedzieć, że ten przekaz winien trafić do wszystkich, do możliwie jak najszerszej ilości Polaków. Pierwszy fragment to było podczas tej całej dramy, kiedy nagle okazało się, że totalna opozycja, że Platforma Obywatelska nie jest partią prounijną, nie jest partią proniemiecką i zagłosowała przeciwko. I oni tam chcieli jeszcze jakieś przesłuchania robić, jakieś dyskusje. I tam ekran, nie mogę wam tego tutaj puścić, no bo wiadomo, to jest TVP. Podzielono ekran na pół, na lewej stronie jest jakiś dziadek tam z totalnej opozycji, tam się produkuje, a z drugiej strony przebitka na drukarnię pieniędzy, jak tam euro się drukują, jak pieniądze są przenoszone, nie? Takie wiecie, prawda, tutaj jakiś zaprzaniec teoretycznie z narracji PiSu, a no tutaj pieniążki to już dla nas tam noszą te pieniądze. A w drugiej przebitce mamy młodego człowieka, który najprawdopodobniej jest funkcjonariuszem medialnym TVP, który mówi tak, że to głosowanie jest niejako zgodą Sejmu na transfer kilkuset miliardów złotych. Więc to wychodziło, sami się przekonajcie, no ja miałem takie wrażenie, jakby Unia Europejska się nas prosiła, żebyśmy te pieniądze mogli przyjąć. A prawda jest jednak całkiem inna. I teraz najważniejsze, czy może się okazać, że Morawiecki, mimo iż no bardzo posłusznie dopiął projekt Europa, jednocześnie będąc pokazywanym jako, no, jako kapitan państwo, a jednocześnie my tych pieniędzy z funduszu odbudowy i z naszych składek nie zobaczymy. Wszyscy zdajecie sobie sprawę, że no, ten akt zdrady, moim zdaniem osobiście, który został dopięty chyba
pod koniec 2020 roku, gdzie wiąże się wypłatę składek, a także jakichś dodatkowych pieniędzy z tak zwaną praworządnością, która jest bardzo pojemnym znaczeniem, prawda? No ale tutaj przede wszystkim chodzi o wycinanie kasty sądowniczej, która no niestety w naszych warunkach jest kolejnym graczem politycznym, a jako takie jest to bardzo ważne dla Unii, żeby no skoro mają takie miernoty w Sejmie, no to niech chociaż kasta sądownicza niejako tutaj z PiS-em walczy albo minimalizuje straty, jakie zadaje totalnej opozycji, no i różnym, moim zdaniem, etatowym rewolucjonistom. No a z drugiej strony to jest być albo nie być dla PiS-u. To nie jest tak, że w jakiś sposób temat został zamknięty, czy tam w listopadzie, czy w grudniu 2020 roku. On został odłożony w czasie. Wynegocjowano, że zajmie się tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a jako, że on działa tak, a nie inaczej, no to minie około 2 lat, kiedy mógłby tą sprawę podjąć, no i zapewne minie jeszcze parę miesięcy albo lat, zanim decyzja zostanie wydana, a do tego czasu to wszystko ma być zawieszone. I są głosy w Parlamencie Unii Europejskiej, żeby jednak nie czekać, żeby tą procedurę rozpocząć teraz niejako poza kolejką, żeby Trybunał odpowiednio to rozpatrzył, no i właśnie wydał odpowiedni wyrok. Bo o ile muszę się zgodzić, czy z Morawieckim, czy z Orbanem, którzy no mają rację, no Unia Europejska nie jest władna, żeby wiązać składki z jakąś praworządnością, no to jest to wynik spokojny w tym względzie, że no ja sobie zdaję sprawę, że unijna jaczejka no stanie na głowie i no nie pójdzie na rękę partii, które są sekowane, prawda? To już kasta sędziowska, wiem, że to jest międzynarodówka i oni nas przyzwyczaili, że nie można być pewnym żadnego wyroku, tym bardziej, jeżeli idzie o no tak wielką stawkę, prawda? Ale żeby nie było, że no ja tutaj biję pianę na informacjach sprzed pół roku. Tamta sprawa cały czas się toczy. Manfred Weber, to jest szef koalicji EPL, a potem jak patrzyłem, to jest EPP. W każdym razie to jest no, największy blok partyjny w Unii Europejskiej. Około 1/4 wszystkich posłów. I, no, i on powiedział, że on nie spocznie, póki Trybunał nie zajmie się tym priorytetowo. No i no, wiadomo, on też oczekuje wyniku, prawda? W końcu to jest Niemiec, więc no, on sobie zdaje sprawę, jak te wszystkie mechanizmy unijne pracują. I w połowie marca będziecie tutaj mieli oczywiście na oficjalnej stronie Unii Europejskiej no, debatowali nad tym, jak przyspieszyć sprawę. I 25 marca już nie widziałem tej rezolucji, ale piszą o tym w mainstreamowych mediach, tam u pana Schechtera czy tam w Der Onet, więc przyjmuję to za pewnik, jeżeli no, o czymś takim piszą. Rezolucja, i oni generalnie będą skarżyć Trybunał Unii Europejskiej za to, że oddala to w czasie. Jest też wywiad z tym człowiekiem, który no de facto mówi tak, Polaki mają to przegłosować, a my potem Polakom te pieniądze weźmiemy. Taki jest kontekst. No i co? No i Polaki przegłosowały. No a czy wezmą, to się okaże. No i teraz kwestia następna, czy jest taka możliwość, żebyśmy spłacali długi no, tej przysłowiowej Grecji, prawda? No i roboczo przyjmujemy, że no, my te pieniążki dostaliśmy, może PiS będzie przeczołgiwany, no bo w końcu chyba nikt z Was się nie spodziewa czegoś takiego, że nie będzie ta karta grana przed wyborami w 2023. Ja aktualnie myślę, że no, na początku 2023 roku, kiedy wybory mają być jakoś w okolicy listopada, no to będzie rok kampanii wyborczej, dane paliwo dla opozycji, no że jeżeli Polaki wybiorą PiS, to pieniędzy nie fesztajem, czy tam jak tam to się mówi, nie? Ale o co chodzi? Na pewno nie będą spłacane długi Grecji z tych pieniędzy z funduszu odbudowy. Po pierwsze, pieniądze będą wypłacane przez 7 lat. Czyli przez to 7 lat Grecja będzie je trawić, a spłata również jest odłożona w czasie. Jako ciekawostka będziemy to spłacali do 2050 któregoś, chyba 37 lat, jakoś tak, więc no, wielu z nas tego momentu
już nie doczeka, ale no widzimy, że nasze dzieci będą to spłacać. To nie był pusty frazes. Więc jeżeli mielibyśmy spłacać ten dług Grecji, no to dopiero po, nie wiem, minimum 7-8 latach, zakładając, że no już od samego początku poszliby na twardo i przestali spłacać pierwsze raty. Ja znalazłem wypowiedź premiera Morawieckiego sprzed tygodnia, kiedy jeden z dziennikarzy pyta się, czy, no właśnie, czy nie będziemy przypadkiem spłacali długów innych państw przez uwspólnotowienie długu. No bo na zdrowy rozum, jeżeli 5 osób bierze kredyt i ta jedna nie płaci, no to ta reszta płaci, prawda? No skądś te pieniądze muszą być. I na dobrą sprawę to mamy tylko za i przeciw. Nikt nie mówi, bo chyba u nas w obszarze Wisły to po prostu to nie jest wiedza dla nas. To jeszcze nie są oficjalne te dane, te pomysły przedstawione. Na razie tutaj wszyscy muszą podpisać. No jak to będzie, rzeczywiście, jeżeli jeden z krajów nie będzie tego spłacał? Czy to będzie tylko on tarmoszony, czy nie? Tylko że jeżeli chodzi o wypowiedź premiera Morawieckiego, no to niestety muszę przyznać, że no ta jego wypowiedź nie ma pokrycia w rzeczywistości. Otóż przypomniał on kwestię sprzed chyba 10 lat, kiedy Grecja no już praktycznie bankrutowała i mówi, no, że no żaden kraj europejski nie musiał jakoś tego żerować. Tak, teraz mówię to z głowy. Nie musiał spłacać tych długów. Dzień dobry, chciałbym wrócić, panie premierze, do sprawy negocjacji i przyjęcia funduszu odbudowy i unijnych środków. Dzisiaj w całym kraju konferencje wojewodów, akcja promująca te środki. Natomiast chciałem zapytać o sprzeciw Solidarnej Polski, jeszcze i stanowisko tej partii, waszego koalicjanta, która to partia przestrzega przed tym, że te pieniądze, które przyjmiemy, to staną się one dla nas, to znaczy staniemy się przez nie żyrantami pożyczki dla innych, będziemy musieli spłacać długi na przykład Grecji. No i tak naprawdę na horyzoncie są dodatkowe podatki europejskie i warto się nad tym zastanowić. Chciałbym, panie premierze, poprosić o komentarz do tych merytorycznych argumentów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie premierze. Szanowni państwo, tutaj jest na pewno bardzo wiele braku zrozumienia tego, jak działają w rzeczywistości tego typu fundusze. Przypomnijmy sobie taką sytuację, kiedy Grecja rzeczywiście bankrutowała jakieś 9-10 lat temu. I zadajmy sobie takie pytanie podstawowe, czy w związku z tym któryś z krajów wówczas, prawda, kiedy trzeba było dopłacić te setki miliardów euro grubo powyżej właściwie greckiego PKB, łącznie wszystkie ulgi w spłacie długu objęły aż taką wysokość środków, czy wtedy na przykład, nie wiem, jakieś inne państwa strefy euro typu Niemcy, albo Francja, albo Włochy, wpłacały jakieś środki na rzecz rzeczywiście kraju, który wówczas, no możemy powiedzieć tak w uproszczeniu, zbankrutował. Bo technicznie na rynkach finansowych bankructwo nie nastąpiło tylko dlatego, że właśnie wtedy odpuszczono ogromną część zadłużenia. Otóż nie. I to niestety nie jest prawdą. Inaczej, tak jak to ujął Mateusz Morawiecki, to rzeczywiście prawdą jest, bo w tym momencie, kiedy Grecja bankrutowała, no to był dobry deal dla banksterki, prawda? Dla dużych banków niemieckich, francuskich, generalnie do tych liczących się, no ale kiedy wyszło, że Grecja pieniędzy nie odda i banki pociągnie za sobą, no to przecież wtedy była ogólnounijna zrzutka. Na pewno była to zrzutka strefy euro. No i żeby nie być gołosłownym, spójrzcie na ekran. Wtedy nie było specjalnej architektury pomocowej, dlatego stworzono prowizorkę. Prowizoryczna linia kredytowa dla Grecji, która ma nawet swoją oficjalną nazwę. Greek Loan Facility. To jest akurat tabelka z jakiejś wyższej uczelni francuskiej, biznesowej. Tam ten case opracowują, ale wpiszcie sobie to w media ogólnopolskie, pożyczka dla Grecji, wpiszcie na przykład Niemcy, Włochy, Słowenia, no to wam to wyjdzie. No a tutaj widzimy Niemcy 15 miliardów, Francja 11, Włochy 10, Hiszpania 6,5, Holandia 3 z hakiem, Belgia prawie 2, Austria ponad 1,5, Portugalia 1 z hakiem, Finlandia 1, Irlandia 0,3, Słowenia 0,2, Luksemburg 0,1, Cypr 0,1,
no i Maltę tam jeszcze na parę dziesiąt milionów wytarmosili. I tak uzbierały się 52 miliardy. Tam jeszcze był oczywiście Międzynarodowy Fundusz Walutowy. No i fakt, te pieniądze nie poszły na ratowanie Grecji jako takiej, ponieważ one nie trafiły do Grecji, one trafiły od razu do zachodnich banków, żeby nie popłynęły, więc no de facto Mateusz Morawiecki ma rację mówiąc to, no ale no rozumiecie, prawda? No to jest, osobiście uważam, że to jest gruba manipulacja, ewentualnie niewiedza, tylko że my jesteśmy w takiej sytuacji, że najpierw ten człowiek podpisuje bardzo szeroko dyskutowany mechanizm powiązania wypłaty składek z praworządnością. Jakiś świstek tam dopisali, który nie ma mocy prawnej, no i wszystko jest fajnie. No i teraz mówi, że no nie było takiej sytuacji, że jakiś kraj Grecję wspierał, gdzie jak byk, no widzicie, jaka to była ściepa, prawda? I teraz pytanie, czy jest to możliwe w przyszłości? Ja wam powiem tak, na następnej mądrości etapu może zdarzyć się wszystko. Jeżeli ludzie pokroju czy Kaczyńskiego, Lecha, czy Morawieckiego będą tak antyunijni, że będą dopinać następne guziki, no to możemy się spodziewać, że Unia Europejska nie będziemy bezpośrednio płacili na bankruta, tylko będziemy w jakimś podatku, czy z naszych składek będą potrącane odpowiednio procentowo pieniądze, które pójdą do Unii, a Unia bankruta spłaci, prawda? Bo tutaj cały czas mam otwarte pytanie, co będzie? Dlaczego ci wszyscy ludzie, którzy mówią, że no nie ma takiego uwspólnotowienia długów, że to jest bzdura antyunijna, antyrządowa, nawet polska narracja, no to nie podają zapisu, co by było, gdyby. I tak już na koniec hasłowo trafiłem na bardzo ważne pytania, które pana Tomasza Wróblewskiego, a pytania są fundamentalne i przy okazji bardzo was przepraszam, ponieważ w poprzednich materiałach wprowadzałem was w błąd. Pan Tomasz pyta się, jak będziemy spłacać te unijne obligacje oraz kto ostatecznie będzie decydował o kształcie reform administracyjnych, finansowych, brukselskimi obligacjami. Ja mówiłem, że my to będziemy z tych dodatkowych unijnych podatków spłacali i byłoby to opcją lepszą od tego, co jest, no bo okazuje się, że unijne podatki to są rzeczywiście te zasoby własne Unii, że tam będzie się dwór rozwijał, a to nie jest na spłatę kredytów, że oprócz tego będziemy to jeszcze spłacali, więc przepraszam za wprowadzenie w błąd, nieumyślne. No ale to tylko gorzej dla nas, prawda? No i to tyle. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie jakieś ważne informacje, które by wniosły nowe światło, zostawiajcie to w komentarzach. No albo będziemy nad tym rozprawiali, albo damy tym sprawom nowy obieg, no i ewentualnie powrócimy do tematu. Póki co 7 lat laby, 7 lat oligarchia może robić deale. Jestem tylko ciekaw, kiedy ta karta praworządności będzie wyłożona, bo chyba nikt z was, tak szumnie powiem, nie ma wątpliwości, że będzie. No i to tyle. Jeżeli macie chwilę czasu, zostańcie jeszcze chwilę ze mną. Dziękuję wszystkim wam, którzy no tak tłumnie tutaj przyszli, bo to nie chodzi, czy to jest 30 tysięcy, czy 15, czy 10, czy 5. To i tak jest tłum, gdybyśmy wszyscy koło siebie stanęli. Przypominam o moim koncie na portalu syp.tv, gdzie są filmy starsze, ale no, jeżeli ktoś by chciał na tematy, które cały czas są ważne, a w takich gadzinówkach mainstreamowych nie są poruszane, no więc myślę, że na pewno coś dla siebie znajdziecie. Jak nie na YouTubie, no to właśnie na Sypie. Przypominam też o moim koncie na Twitterze. Zawsze będzie większa okazja, żeby sobie pogadać na jakiś ważny temat, niż mielibyśmy się szukać w komentarzach. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.